pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie. Jak widzicie, dziś zapraszam na zakupy. Zakupy wiosny, początku ciepłej pory, bo już wiosna w rozkwicie w końcu. Zakupy połączone z premierą naszej nowej odsłony Mi i Radzka, ale dzisiaj będzie nie tylko mi, nie tylko my, że tak powiem, ale również różne moje nowości, które już nosiłam, których jeszcze nie nosiłam, od różnych polskich marek. Nowy sezon to jest zawsze coś takiego, wiecie, ekscytującego, zwłaszcza wiosna. Chce nam się czegoś kolorowego, chce nam się czegoś już na ciepłą porę, chce nam się słońca. Także do mnie też tutaj kilka nowości zagościło, też marek, których wcześniej Wam nie pokazywałam, także myślę, że to będzie coś też ciekawego i że się zainspirujecie. Tak, powiem też, że wiecie, tych zakupów nie kręcę zbyt często, bo ja też nie mam aż tylu nowych rzeczy. Teraz jest nowy sezon, więc akurat kilka nowości przez ostatni miesiąc, dwa do mojej szafy trafiło, ale prawda jest taka, że przez moje różnego rodzaju kolekcje, współpracę. Mam tyle rzeczy stworzonych dla siebie przez siebie, że właściwie nie potrzebuję wielu nowych. Tak, ale już się nie rozgaduję, bo to będzie długi film. Zapraszam Was do oglądania. I zaczynamy od premiery. Na tę część filmu założyłam naszą koszulę Romans, która wraca. Wraca od dzisiaj w tej wersji podobnej do zeszłorocznej, to znaczy fason jest taki sam, ale materiał jest troszkę inny. No i właśnie, mamy w tym sezonie, przygotowałyśmy dla Was około 10 rzeczy, ale każda z nich to jest po prostu petarda, perełka. Mamy dużo wzorów, koloru, tak trochę w kontrze do tych wszystkich, wiecie, basiców, które są dostępne w sklepach i do tej takiej prostoty. Chciałyśmy, żeby każda z tych rzeczy była wyjątkowa, bo też dużo basiców miałyśmy w poprzednich sezonach, a teraz po prostu każda z tych rzeczy to jest taki cukiereczek, coś bardzo fajnego. I teraz tak, na początek kilka ważnych informacji. Pierwsza jest taka, że pokażę Wam tutaj siebie też na zdjęciach, bo już robiłyśmy też zdjęcia. Od teraz jest wszystko do kupienia, oczywiście jest promocja premierowa 10%, do końca kwietnia od dzisiaj, ale ja mam, słuchajcie, 1,64 m wzrostu. No jak 1,65 m w kapeluszu w razie W. I ja mam te ubrania głównie na sobie w rozmiarze 42, a rozmiarówka jest bardzo szeroka, bo tam od XS do XXL. Także zwracajcie uwagę na wymiary, które będą podane na stronie tych rzeczy. Tak, i jeszcze czas realizacji, to jest też istotne, jest dość wydłużony. Zacznę od rzeczy, które będą wysyłane w miarę od razu, ale na niektóre trzeba będzie trochę poczekać, bo mamy wzory, które są robione specjalnie dla nas. Wiecie, ktoś tutaj ma 5 dni obsówki, plus 2 dni obsówki, plus majówka, to się, kurczę, robią nagle 2 tygodnie, więc też dziewczyny tutaj dały takie naprawdę bardzo, bardzo bezpieczne terminy realizacji, natomiast najprawdopodobniej wszystko wyjdzie wcześniej, ale bezpiecznie, żebyście wiedziały, jakie to są daty, także zwracajcie uwagę, a jeżeli chcecie jakąś rzecz na konkretną okazję, jakoś totalnie Wam się śpieszy, to też piszcie do dziewczyn, bo one wiedzą najlepiej po prostu, czy będą mogły Wam to zrealizować. Dobrze. No i zaczniemy, jak powiedziałam, od dwóch rzeczy, które będą najszybciej wysyłane, czyli od koszuli Romans, którą, jak już powiedziałam, mam na sobie. Dobrze znacie ten fason z zeszłego roku, ja mam akurat tutaj rozmiar środkowy. Linki do wszystkich tych rzeczy będą też oczywiście w opisie, zarówno do tych, jak i do tych, które będę pokazywać po części premierowej. Natomiast też tam będą wypisane rozmiary, jakie ja mam, także spokojnie. Tutaj Romans mam akurat rozmiar w miarę środkowy, czyli M na L, to jest bluzka w stylu folkowym, nasza idealna, to już jest któraś odsłona tej bluzki, mówiłam o niej już nieraz, dobrze ją znacie, tym razem jest z bawełenki takiej lekko ażurowej, przepięknie wygląda, ona jest w ogóle taką, wiecie, folkową, domek na prerii, trochę boho, może być noszona i na elegancko, i do pracy, i tak, wiecie, do shortów, na luzie, no jest fantastyczna, to jest takie moje spełnienie marzeń i w ogóle jeden z najpiękniejszych, najfajniejszych fasonów, jakie z kimkolwiek zrobiłam, bo to
to, co ja w niej uwielbiam też osobiście, poza oczywiście materiałem, detalami i ogólnym stylem tej bluzki, to to, że ona nie jest taliowana, tylko jest taka trochę luźnawa, ale to, że ma dekolt V, dlatego, że najczęściej te bluzki mają tutaj jakieś wiązania, są zabudowane, te takie bardziej właśnie z folkowym vibe'em, a mi zależało na tym, żeby ten dekolt był właśnie taki wysmuklający, żeby duży biust się zmieścił. Ta koszula jest też dosyć długa, ją teraz wkasałam totalnie w spodnie i sobie tutaj o, trochę podwinęłam. Dobrze ją na zdjęciach widać. Mam nadzieję, że ta wersja Wam się spodoba. Dobra. Drugi fason to jest oczywiście kimono, nasze kultowe. To już jest trzecia odsłona, dobrze liczę? Trzecia odsłona, bo była taka ceglano-ruda, była czarna w ubiegłym roku, się mega szybko sprzedała, a teraz mamy taką odsłonę totalnie wiosenno-letnią. Zobaczcie, we wzór fantastyczny. Mamy kimono, mamy do tego długie spodnie i mamy krótkie spodnie wyjątkowo. Też to jest nowy fason. Natomiast kimono dobrze znacie, spodnie takie 7/8 długość też dobrze znacie. Ale co jest wyjątkowego, to poza tym, że ten wzór na żywo wygląda tak dobrze. W ogóle on tak zwraca uwagę, jest elegancki, ale z drugiej strony jest cool. To połączenie kolorów jest takie bardzo mocne, ale nie jest, wiecie, infantylne, jest fajne, jest takie przywodzące nam na myśl wakacje. Tak teraz tu patrzę na prawo, bo mam tutaj też powieszone i te dłuższe spodnie i właśnie krótsze. Natomiast co jest ważne, jeżeli chodzi o ten wzór, to to jest wzór dla nas zastrzeżony. Także na pewno w Polsce nikt takiego materiału mieć nie będzie. Tutaj śmiało możecie kupować, jeśli chcecie być oryginalne, no chyba, że ktoś na jakąś Waszą okazję kupi to samo. Co jak kiedyś powiedziała Anna Del Russo, kiedy spotkała na czerwonym dywanie dziewczynę, która miała taką samą sukienkę jak ona, że o, masz taką samą sukienkę jak ja, czyli dokonałam dobrego wyboru. Tak, także ten wzór mamy dla siebie i jeszcze ważny jest materiał, ponieważ nie jest to wiskoza ani tencel, tylko jest to wiskoza z lnem i przez to on w chwycie jest taki wiskozowolniany, ma delikatną fakturkę. On jest po prostu cudowny. Możecie założyć ten komplet i na specjalną okazję, i na luzie, i do shortów, w ogóle no po prostu totalnie tak jak chcecie i ja uwielbiam ten wzór. Też miałam to szczęście, że mogłam sobie i te fasony nasze, i też Marko, bo Marko i Racka zrobiliśmy w tym roku pierwszy raz wiosnę-lato wspólnie, też z wyjątkowymi bardzo rzeczami. Mogłam te wszystkie rzeczy przetestować w upale, w dobrych warunkach, już ponad miesiąc temu w Dubaju, więc dokładnie wiem, jak co się zachowuje. To jest świetne. Natomiast tak, w tym roku wprowadziłyśmy do kimona jeszcze krótkie spodenki, to są spodenki do połowy uda, powiedziałabym takie spodenko-shorty. One mają gumkę, są też związane w pasie, są luźne, przewiewne, to nie jest żadna obcisła nogawka, to jest taka nogawka, w której będzie Wam bardzo wygodnie, będzie powiewała i no też jest po prostu opcja spodenek krótkich, natomiast sam fason kimonowy to jest ten, który dobrze znacie już od półtora roku. Teraz jeżeli chodzi o wzory, bo te nasze wzory są takie bardzo mocne i razem jak tak na nie patrzę, to trochę mam generalnie ból zębów, bo nie wszystkie do siebie pasują, ale każdy z osobna jest fantastyczny, więc stwierdziłyśmy, że to będzie taki spring print, to będzie taka kolekcja, wiecie, wiosenne wzory. To tak, jeżeli chodzi o specjalne okazje, to nasz kolejny fason to jest sukienka Nancy. Nancy w wydaniu wiskozowym. W wydaniu to jest wiskoza satynowana, czyli taka mega szlachetna, taka wiecie, w odczuciu jak jedwab i w takim bardzo ładnym wzorze. To jest w ogóle sukienka, która z przodu ma dwa rozcięcia, ale one nie są, nie idą za wysoko. Z boku jest zapinana tutaj na zamek, także w talii Wam się dobrze dopasowuje, z tyłu ma gumkę, przez to też się Wam dopasuje i lekko rozciągnie jak trzeba, albo lekko ściągnie. Każdy biust się zmieści, jest po prostu idealna w każdym możliwym rozmiarze. Robi bardzo duże wrażenie. I jak ona, to jest taka sukienka z kategorii, którą ja uwielbiam, bo ona płynie jak Wy się ruszacie. Ona cudownie po prostu wygląda w ruchu.
No jest to też właśnie fantastyczna rzecz i nasza propozycja na różnego rodzaju eleganckie, wiosenno-letnie okazje. To jest też taki print, który może nie jest typowo wiosenny, ale jeżeli na przykład wolicie założyć coś, co będzie nieco ciemniejsze, nie lubicie takich, wiecie, mocnych kolorów, jak na przykład nasze kimono, chcecie założyć na elegancką okazję coś bardzo takiego, wiecie, wytwornego, eleganckiego, szykownego, ale w ciemniejszych kolorach, ale na przykład nie granat i czerń, bo uważacie, że czerń jest na przykład albo granat ciemny niestosowny, albo nie lubicie aż takich mocno ciemnych kolorów, to jest właśnie elegancka, wiosenno-letnia propozycja w nieco ciemniejszej kolorystyce. A nadal wygląda ona lekko, pięknie. No, ja tę sukienkę uwielbiam. Uwielbiam i myślę, że będziecie z niej bardzo zadowolone. Kolejna propozycja, też wzór, też na różnego rodzaju okazje, ale i nie tylko. To jest z kolei materiał, który kiedy ja zobaczyłam, to mówię, musimy go mieć. To są w ogóle maki, to jest łąka, to jest taki vintage'owo, wiosenno-letni klimat, który ja uwielbiam. I to jest też wzór, który jest dla nas tutaj w Polsce zastrzeżony. Mamy go właśnie w jasnym beżu w bardzo dużej ilości, ale jest też wersja ciemna, czarna. Tam będziecie mogły wybrać sobie kolor. Natomiast tej wersji czarnej to jest limitka i jej będzie bardzo mało. Ale to jest sukienka, która jest sukienką zawiązywaną, czyli niby wrapem, która wygląda po prostu fantastycznie. Jest długości do mniej więcej mi kostek, takie 7/8, także to jest taka bezpieczna, elegancka długość, że tak powiem. Chociaż ona jest w dwóch odsłonach, bo jest jeszcze w wersji mini, ale o tym też do tego dojdę. Układa się przepięknie i co w niej dopracowałyśmy, to konstrukcję. To znaczy wprowadziłyśmy jedno bardzo dobre rozwiązanie. Ona też ma w ogóle fajną podszewkę pod spodem, też taką elegancką, żeby tu nic nie prześwitywało i żeby ten materiał był przyjemny, bo on ma taką leciutko złotą nitkę, przez co w ogóle ta nitka jest totalnie niewidoczna. Ona tylko w słońcu będzie delikatniusio widoczna. To nie jest żadne, wiecie, świecenie się, natomiast przez to ten materiał, jeżeli jesteście bardzo wrażliwe, od zewnętrznej strony lekko drapie, ale to jest takie bardzo, bardzo mało wyczuwalne, ale żeby było wszystko komfortowo, to od wewnątrz dodałyśmy jeszcze właśnie taką wiskozową, delikatną podszeweczkę z materiału, z którego normalnie szyje się bluzki, więc to jest bardzo, bardzo dobra podszewka. Jeżeli chodzi o konstrukcję, to nasz wrap ma, słuchajcie, w dwóch miejscach guziki. I to jest to, co go wyróżnia. Nie musicie się martwić, że jak macie większy biust, albo nie macie talii i nie możecie się tutaj dopiąć nigdy i związać na przykład w talii, to, że ona będzie dla Was za mała, dlatego że w naszym wrapie możecie zapiąć się, guziczki są w środku, mniej więcej tu i standardowo w talii, tak jak na ogół są guziki tutaj. Także macie te guziki w dwóch miejscach, przez to, jeżeli potrzebujecie więcej luzu, to się zapinacie na ten luźniejszy guziczek i dowiązujecie sobie z boku, a jeżeli macie bardzo taką, wiecie, widoczną talię, to i mniejszy biust, to na przykład sobie spokojnie zapinacie się na boczny guziczek i dowiązujecie z boku. Także dzięki temu w ogóle macie opcję komfortowego noszenia, a nie tylko takiego, wiecie, że tu odstaje, tu wystaje, tu niby za duże, znaczy tu niby okej, ale w biuście za duże i tak dalej. No macie opcję tutaj regulacji, co jest super. No i właśnie, jeżeli chodzi o ten wzór, właśnie jasne maki, to wprowadzamy go też w wersji mini. Ten pomysł wyszedł niedawno, więc nie mamy go jeszcze na zdjęciach, ale jak tylko, ja jej nawet w wersji mini nie mam, ale stwierdziłyśmy, że tak jak w mili, to ona nadaje się też na różne okazje, tak fajnie w mini, to będzie taka, wiecie, zwiewna, lekka, vintage'owa sukieneczka, bardziej na śmiganie po mieście, czy właśnie do jakieś takie, wiecie, wakacyjne tematy. To jest w ogóle też taka wiskoza, która jest bardzo cienka, ona nie jest satynowana, tylko jest taka cieniutka, bardziej jak bawełna w chwycie, ale mamy właśnie wersję mini, jak tylko ta wersja mini do mnie przyjdzie, już gotowa w 100%, to na Insta się oczywiście w niej pokaże, także sobie też będziecie mogły zobaczyć. Dobra, kolejna sukienka, to jest z kolei idealna po prostu letnia pieluszka. Jak miałam ją na sobie któregoś dnia w Dubaju, to byłyście nią zachwycone. To jest taka sukienka, której zrobienie marzyło mi się od dawna. To jest bawełna właśnie o takim pieluchowym chwycie. Ja to tak nazywam pieluchowym, ale wiecie, to jest taka troszkę grubsza bawełna w kwiaty, we wzór.
lekko przeźroczysta, ale nie za bardzo. Natomiast co jest w niej fajne, to to, że ona ma tak duży dekolt, jest taka niby grzeczniutka, taka pensjonareczka, ale ma dość luźny fason. Ona ma obniżoną talię, dzięki czemu nie będzie Was tu nigdzie obciskać. Ona nie ma być dopasowana, ona ma być luźnawa, ale jest też dość krótka. Sprawdzajcie sobie wymiary na stronie, bo ona ma fruwać. To ma być taka letnia, wdzięczna, dziewczęca, fruwająca pieluszka, którą założycie sobie po prostu na piknik, na spacer, na wakacjach, w mieście latem, dlatego że ona też tutaj ma dekolt, ale jak będziecie w klimie na przykład gdzieś sobie, to też Wam nie będzie w niej za zimno. Jest przewiewna, można ją sobie od dołu też rozpiąć, tu z góry rozpiąć. I to jest taka sukienka po prostu samograj, która będzie dobra wszędzie na wszystko latem. Jeżeli lubicie takie letnie, luźne, bawełniane sukienki, a nadal ma takie rozwiązania jak właśnie marszczony rękawek, jak na dole to, że ona tak jest lekko w koło, tak tutaj pozbierana, że ona nadal gdzieś tam formę ma. Nie jest jakimś takim worem, że tak powiem, i nadal jest dziewczęca, ale jest luźna. Dobrze. Teraz już przejdziemy do bluzek i do bluzko-sukienek. Ostatnie rzeczy, czyli koszula, której zrobienie też mi się marzyło i która też jest wielofunkcyjna. Ja to po prostu uwielbiam. To jest taki nowy poziom robienia rzeczy, żeby one były do możliwie, wiecie, na różne okazje, ale też możliwie do ogarniania w różnych stylówkach, żeby trochę się te fasony zmieniały. No i to jest nasza bluzka, która jest z bardzo cienkiej bawełny, która jest w takim klimacie folkowym, wiązana u góry, ale można spokojnie to wiązanie rozpiąć i mieć sobie dekolcik. I ona jest długa. Zobaczcie, ja się teraz mocno w niej cofnę, nie wiem, czy to widać, ale ona jest, na pewno na zdjęciach będzie widać, spokojnie do połowy uda, dlatego że jest to bluzka, która może być bluzką, ale która może być tuniką, na przykład na strój kąpielowy, albo po prostu taką wakacyjną, dłuższą tuniką, czy do shortów, czy właśnie na strój. Natomiast jest ona, ta bluzka, na tyle elegancka, że spokojnie w mieście, albo z jakimś topem pod spodem, albo z beżowym stanikiem, też latem, albo pod marynarkę jakąś, można ją założyć. Ale co jest też w niej super, to to, że można ją nosić sobie wypuszczoną, taką tutaj, ona jest na dole rozcięta, a możecie ją sobie tu podciągnąć z boku, są troczki długie i sobie ją podciągacie, hyc, i ona wtedy się skraca. I wtedy fajniej wygląda, czy do spodni, właśnie, czy do shortów, czy jak Wam jest za gorąco, na przykład na plaży, albo gdzieś sobie, wiecie, wakacyjnie jesteście i chcecie ją sobie podciągnąć, to robicie z niej sobie, z takiej tuniki, bluzkę. I to jest ekstra, ona ma to po obu bokach, można sobie te troczki związać na kokardę, no jak tam chcecie. Ale generalnie jest to taka rzecz, która jest totalnie multifunkcyjna i to mi się podoba. Także to jest to. A teraz, jeżeli chodzi o multifunkcjonalność, to ostatni wzór w dwóch kolorach i dwie sukienki i dwie bluzki, bo z tego wzoru robimy cztery rzeczy. Mamy taki wzór w kwiaty, graficzny, bardzo taki mocny, zwłaszcza ten w czerwieni, uwielbiam go po prostu. W ogóle lubię połączenie czerwieni z różem, ale mamy też połączenie granatu z niebieskim, także takie wzory. No i właśnie, może na czerwonej sukience to zademonstruję, bo to jest sukienka, która jest o tyle świetna, że możecie ją nosić totalnie na dwa sposoby. Tutaj wrzucę może mój filmik z Dubaju, jak to nagrywałam. To jest hit, ponieważ po pierwsze ma wiązania w biuście, więc możecie sobie też ją i rozwiązywać, i zawiązywać mniej lub bardziej. Tutaj modelować, jeżeli chodzi o biust. Ona jest w wersji luźnej, po prostu taką sukienką w miarę do kolan, luźno idącą, a też takie sukienki latem lubimy. To jest wiskoza w ogóle. Mega miła w dotyku i przewiewna, ale właśnie może to być sukienka, która jest w miarę do kolan. Sprawdzajcie wymiary, bo ja miałam jeszcze w Dubaju wersję taką troszkę krótszą, ale zrobiłyśmy ją taką, żeby też dla wyższych dziewczyn była do kolan. Ale kiedy ją sobie tutaj, tym wiązaniem dolnym, zawiążecie mocniej i lekko zbluzujecie, to ona jest tak zrobiona, że się podciągnie Wam o dobre 10, może 15 centymetrów.
i możecie zrobić sobie z niej super wyglądającą wersję mini. I to jest w ogóle ekstra, bo tam, gdzie chcecie luz albo potrzebujecie, wiecie, się bardziej, gdzie, że tak powiem, zakryć, albo jest wam chłodniej i tak dalej, to sobie ją, wiecie, wypuszczacie i macie wersję do kolan, a tam, gdzie chcecie mieć miniówkę, albo mam taką okazję, gdzie chcecie mieć miniówę, to sobie ją wiążecie, bluzujecie lekko i macie po prostu wersję mini. I to nie jest tak, że to wyszło przez przypadek, tylko to jest specjalnie zrobiona konstrukcja w taki sposób i specjalnie te falbany na dole, falbana jest przeszyta w taki sposób tutaj, żeby w obu wersjach ta sukienka wyglądała bardzo dobrze. Także to jest w ogóle coś, z czego też jestem bardzo, bardzo zadowolona. Już przetestowałam tę sukienkę. Ona się świetnie w ogóle nosi. Ten kolor bardzo, bardzo zwraca uwagę. Kiedy na przykład, pamiętam, miałam ją na sobie w taki wietrzny dzień i wyszłam w niej w wersji mini, no bo było bardzo, bardzo ciepło, 30 stopni, ale tak wiało, tak mi ją podwiewało, no bo miniówkę taką lekką, wiadomo, że podwiewa, że ja sobie ją wypuściłam i miałam ją do kolan prawie i spokojnie mogłam w niej po prostu w tej długości do kolan chodzić przy takim wietrze, więc nawet tutaj mamy opcję praktyczną, że nawet pogoda się może zmienić i możecie potrzebować po prostu zrobić sobie z mini midi albo na odwrót, także to jest świetne. No i właśnie dla wielbicielek też granatów i niebieskich kości mamy ten print w tym drugim kolorze. No i jeszcze zrobiłyśmy dwie koszule. Obie mam rozpięte, widzę, nie zapięłam ich, ale mamy koszule takie luźne w klimacie vintage z falbaną z przodu, z takim luźnym, fajnym rękawkiem. Idealne na lato, idealne do shortów, idealne po prostu, jeżeli czujecie takie, wiecie, klimaty, bo to są takie bardziej dzieci kwiaty, lata 70. Właśnie czy do jeansów, czy do pracy też, jak sobie zawiążecie tutaj bardziej kokardę, czy tak jak chcecie po prostu. To jest bardzo, bardzo vintage vibe. I co jeszcze ta bluzka ma fajnego, to ma z przodu bardzo długie, kilkudziesięciocentymetrowe tutaj te szarfy, które dodają jej też takiego czegoś, że ona, wiecie, na wietrze gra. To jest taki element, który jest bardzo, bardzo taki, jak powiedzieć po angielsku, playful, taki do zabawy, taki nieoczywisty, nonszalancki, a bo sama ta bluzka w sobie ma bardzo, bardzo taką retro 70sową wibrację, a to jeszcze dodaje jej takiej lekkości, czegoś takiego nieoczywistego. A dodam, że jak dla was na przykład takie za długie, bo ja mam taki problem z bluzkami, że na ogół te chwosty, czy tam właśnie te troczki, one są dla mnie za krótkie. Ja zawsze chcę, żeby one były dłuższe. Nie wiem, czemu firmy robią zawsze takie krótkie te po prostu te troczki, więc ja mówię, zróbmy tutaj takie po całości, a dziewczyny jak będą chciały, to sobie po prostu je ciachniecie. Jeżeli dla kogoś będą za długie, to sobie je ciachniecie do siebie i będą ok. A ja mam w końcu bluzkę po prostu wymarzoną z turbo długimi trokami, która mi się bardzo podoba. Także to taki ostatni wzór i właściwie to byłoby na tyle, gdyby nie dwie podstawy, dwa basiki, które jeszcze w tym sezonie uzupełniamy, czyli nasze standardowe, super białe t-shirty w wersji białej, bawełnianej. Zwykły dekolt V, to jest t-shirt, który jest prosty, on nie jest taliowany, ale nie jest też oversize'owy, on jest taki pomiędzy, czymś pomiędzy tak oversize'em, a pomiędzy taliowaniem. I mamy bawełenkę naszą standardową, bardzo dobrej jakości jak zwykle. I mamy też wersję taką light, która była w zeszłym roku, teraz akurat jej tu nie mam, ale to jest taka wersja bardzo cieniutka, z takiej jakby cieniutkiej pieluszki bawełnianej. I ona też jest ekstra, na upał też ją uwielbiam, także te dwie wersje wracają. Ja mam też t-shirtów na sobie, to znaczy noszę rozmiar tak XL, bo ja chcę, żeby one były jeszcze troszkę luźniejsze. Dobrze, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o premierę mi. Piszcie, która rzecz wam się podoba, co sobie wybieracie. Powiem wam też, że tych rzeczy nie jest mało, więc też myślę, że spokojnie możecie sobie przejrzeć, zastanowić się, co chcecie. Mam nadzieję, że tutaj wam się ta odsłona nasza podoba. Jak powiedziałam, do końca kwietnia jest zniżka 10% premierowa. No i mam nadzieję, że nasze rzeczy będą wam się dobrze nosić. A teraz wracam do różyczek. Tak, jestem z powrotem w t-shircie
Laurelli, ale do tego zaraz przejdę, bo część zakupową chciałabym zacząć od zakupową i nowościową od okryć wierzchnich. No bo wiadomo, wiosna, ach to ty. Ja już okryć wierzchnich jestem ogromną fanką i mam ich już dosyć sporo, zwłaszcza klasycznych trenczy. No i w tym sezonie kupiłam sobie w Zarze na próbę taki krótki trencz. To jest krótkie wdzianko, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jest to taki jakby skrócony trencz. Trencz, któremu ktoś opierdzielił dolną połowę, że tak powiem, uciął. I mam zamiar właśnie do jakichś szerszych spodni sobie w tym trenczyku takim zielonym pomykać, także zobaczymy. Ja w sumie wolę dłuższe okrycia wierzchnie, dlatego ten trencz to jest taka dla mnie trochę eksperyment, trochę nowość, to zobaczymy jak tutaj będzie on mi się nosił. Tak, kolejny trencz to jest towa, którą uwielbiam i którą dobrze znacie, tutaj nie ma co się za bardzo rozwodzić, ale jak powiedziałam, trencze w klasycznych kolorach mam, a jak zobaczyłam ten, jeszcze go nie nosiłam, bo mam go 2 dni i go przymierzyłam, bo zobaczyłam go już z miesiąc temu i tak o nim myślałam, ale pojechałam do butiku Towy w Warszawie, bo jest w Warszawie butik na Brackiej, niedaleko ulicy Mysiej, w ogóle tam wiecie, Mokotowskiej, w tym takim zagłębiu zakupowym od niedawna, Towy, przymierzyłam go i mówię, nie, no ten kolor jest idealny, ten trencz jest idealny, on jest świetny na taką porę, jaka jest teraz, czyli na takie 15 do 20 stopni, bo później już będzie za gruby, bo ma podszewkę, jest dość ciężki, no i ten kolor. Po prostu on jest bardzo twarzowy, jest też bardzo twarzowy dla mnie, że tak powiem, więc wzięłam go i myślę, że będę go nosić. Jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, którą widać było i o której mówiłam w poprzednim filmie, czyli ten taki upcyklingowany płaszcz, trench od Couple Dansant, który też sobie kupiłam przy okazji szukania do inspiracji do poprzedniego filmu o modzie vintage polskiej i takich cyrkularnych polskich tematach. Zostawię Wam tutaj link do niego, oglądajcie go koniecznie, bo on jest bardzo ciekawy, ale właśnie ten upcyklingowany trench sobie u dziewczyn zamówiłam, kupiłam i też z przyjemnością, myślę, będę go nosić, tak. Także to jest coś takiego, wiecie, wyjątkowego. To jest taka rzecz, która w mojej szafie, myślę, będzie długie, długie lata. I która właściwie na przykład na jakąś imprezę może zastąpić całą stylówkę. Bo no to wygląda bardzo tak, no robi wrażenie. O. Także tak, kolejny płaszcz, do którego przywiązałam sobie lampki, to jest hit. Nie mogę go zdjąć, bo mi się scenografia zepsuje. Śmieję się. Ale to jest płaszcz na oko, albo zostanę tutaj, bo będzie go też dobrze widać, wzorzysty. To jest marka polska, z której chyba nic nigdy nie miałam, a zawsze chciałam. I jak zobaczyłam ten płaszcz, to jest prosty płaszcz jednorzędowy, taki grubszy, czyli taki na 15 stopni. Nie zimowy absolutnie, już wiosenny, taki przedwiosenny. W mega mocny wzór, to mówię tak, to jest to, czego moja bardzo basicowa przez ostatnie lata szafa potrzebuje. To jest taka trochę staracka, tak mi się kojarzy. On jest długi do kolan, bardzo, bardzo mi się podoba. Może tak zrobię? Lampki jak choinka. Dobra, puszczę je tutaj z tyłu. Hyc. W każdym razie ten płaszcz, jeszcze go nie nosiłam, ale bardzo mi się podoba. Do t-shirtu po prostu białego, do jeansów zwykłych, wiecie. To będzie idealny, no. Co tu dużo mówić. To jest taka rzecz, którą, wiecie, zakładacie w sumie, podobnie jak zresztą ten płaszcz od Couple Dansant i macie totalnie fashion, fajną stylówę do totalnie podstawowych innych rzeczy. To jest coś, co robi cały look. Także fajnie. Czy ja naprawię sobie scenografię teraz? Naprawię mówiąc do Was. Natomiast teraz pokażę Wam też jedną rzecz na oko i to jest taki hit. To jest taki turbo hit, że zostawię Wam tutaj w opisie link do Reelsa właśnie na oko, w którym one pokazują, co to jest i dlaczego to jest hitowe i jak to nosić. Jak ja to zobaczyłam, to mówię, muszę to mieć. Zastanawiałam się, jakie tutaj dziewczyny dały skład do tej rzeczy, ale na szczęście nie jest ona jakaś taka bardzo sztuczna, bo jest tam też wełna. Natomiast to jest sweterko narzutka, taki szal z rękawem, który jest czymś pomiędzy szalem a swetrem.
i jest świetną rzeczą do zarzucenia sobie na przykład na różne okazje, nawet na elegancką sukienkę, nawet do eleganckich rzeczy. Tak na przykład jak macie jakieś wesele w ogrodzie albo nie wiem, w jakiejś takiej części, gdzie Wam się zrobi zimno, to możecie sobie spokojnie to zarzucić i zamotać na kilka sposobów. One właśnie w tej rolce to pokazują. Ja mówię, kurczę! No. Wszystko pod kontrolą. Wszyscy żyją. Ale ja mówię, kurczę, muszę to po prostu mieć, bo najprostszy temat jest taki, że zarzucacie to na ramiona, na skos i tu wkładacie łapki. Nie wiem, czy mi się teraz pierścionek... O, nie. Tak. Tak. Nie wiem, czy dobrze to teraz tak na szybko zrobiłam, ale robi się z tego taka bardzo ładna... O... Takie coś bardzo ładnego, szykownego właśnie na plecy, na suknię. To w ogóle wygląda, nie wiem, czy to mi teraz dobrze wyszło, ale to wygląda, jak zobaczycie na rolce, na oko, bardzo, bardzo dobrze i fajnie. I można to, jak powiedziałam, zakładać na wiele sposobów. W ogóle nawet chwycę, bo tutaj sobie przewiesiłam naszą suknię z mi, którą pokazywałam przed chwilą Nancy. Nawet zobaczcie, na taką Nancy by to fajnie wyglądało. Ja tu, wiecie, widzę jakieś takie przyjęcie letnie albo późnowiosenne w ogrodzie i robi się, wiecie, chłodno w pewnym momencie i sobie właśnie tak się jeszcze otulacie czymś takim fajnym. No to jest bardzo dobry produkt i taki właśnie multifunkcyjny. I to jest coś, co na przykład mi się bardzo podoba. Ja mam to też w beżu, bo to jest taki najbardziej neutralny kolor, ale jest też takim brudnym różu dostępny i w zieleni. Także na oko w ogóle gratulacje, to jest turbo hit, tak, według mnie. Kolejna rzecz sweterkowa, to jest coś, czego nie miałam w ogóle w swojej szafie i czego mi bardzo w szafie brakowało, czyli taki ażurowy, lekki, jasny sweterek na wiosnę i lato. To jest marka Pozerki, którą od dawna już obserwuję, zawsze coś sobie chciałam od nich sprawić. No jak zobaczyłam ten sweterek, to mówię, nie, to jest to. To jest ten moment, ja czegoś takiego w ogóle w swojej szafie nie mam, a bardzo chcę mieć, bo to jest lekkie, wiecie, zarzucacie sobie po prostu na siebie, czy do stylówek takich, do jeansów właśnie, czy nie wiem, czy do shortów, ja to też widzę latem. Także zakładacie sobie, o tak, na luzie sweterek i on, jak robi Wam się chłodno, Was lekko grzeje. O. Także to jest taki leciutki, ażurowy, fajny, bardzo mi się to podoba, bo to jest taka wersja lżejsza, takiego, wiecie, kardiganu, który i taka krótsza też nieco, chociaż w sumie na mnie nie jest aż taka krótka, takiego kardiganu, który po prostu zimową porą, wiadomo, nosimy grubszy, a ja czegoś takiego na lato nie miałam. I on też w ogóle bardzo ładnie wygląda, to znaczy jest bardzo ładnie zrobiony, wyszydełkowany, czy na drutach, to jest wszystko jakościowe, ma ładne detale, też w ogóle pięknie pachnie, także nie wiem, czy wszystkie przesyłki od Pozerek tak pachną, ale jak ja to wczoraj rozpakowałam, o, też widać, że on nie jest biały taki idealnie, tylko on jest taki to off-white, więc też fajnie. Jak ja rozpakowałam wczoraj właśnie ten sweterek, to mówię, jak on pięknie pachnie, ale już go zdejmę, bo już mi się ciepło bardzo tutaj robi, bo w ogóle mamy tu bardzo gorąco w lampach. No, ale jest to fajna rzecz, polska marka, myślę, że będę nosić, bo jak powiedziałam, czegoś takiego w szafie mi brakowało. Teraz jeszcze bluzy, t-shirty, takie lżejsze rzeczy, czyli marka Vasala i moja ulubiona bluza ostatniego czasu, ostatnich 2-3 miesięcy mniej więcej. Po prostu uwielbiam tę bluzę. W ogóle tę markę poznałam niedawno, dzięki Wam, bo Wy mi podsyłałyście, sprawdź, Racka, zobacz, jaka fajna polska marka. Nic od nich nie pokazywałaś, nic nie mówiłaś o jakości, a mają naprawdę fajne rzeczy. I faktycznie po prostu, no, ta bluza to jest coś, co bardzo mi się spodobało. Ta marka ma bardzo dużo podstawowych, ale z tego co widzę dobrej jakości ubrań, też w takiej fajnej rozmiarówce, bardzo szerokiej, o fajnych konstrukcjach, takich przeskalowanych, jakie ja lubię. I ta bluza też jest właśnie tego typu, ja ją prałam już chyba
z 20 razy, 30 razy, nie wiem ile, ale prałam ją wielokrotnie, z nią się nic nie dzieje, także jeżeli bluzy Vasali są właśnie w tych jakościach, to, no to możecie śmiało kupować. I jeszcze co kupiłam, ale to już zimą w ogóle kupiłam i noszę cały czas i uwielbiam, to są ich t-shirty, takie przeskalowane t-shirty w serek. Ja mam je w kolorze beżowym, ciemno-szarym, bo to jest ciemny szary, i w czerni. One są w różnych rozmiarach, ja mam je i w rozmiarze S, i w rozmiarze ML, bo one są bardzo przeskalowane. Natomiast to jest bardzo dobry fason, jeżeli szukacie luźnych t-shirtów, bo one są naprawdę duże, te dekolty są naprawdę duże i nawet w małym rozmiarze one są bardzo duże. Ja ten rozmiar taki ML to mam taki, że za pupę wręcz mi sięga, a że ostatnio przyjaźnię się bardzo z leginsami i muszę to powiedzieć, nie sądziłam, że kiedykolwiek w ogóle będę chodzić w leginsach, to jest hit. I to jest rzecz pod tytułem "Tylko krowa nie zmienia zdania". I to jest rzecz pod tytułem 100 lat mówiłam, że nienawidzę leginsów, a po prostu z leginsów nie mogę wyjść od początku tego roku. Taka jest prawda. Może nakręcę o tym film, o moich zmianach ostatnich, ale oczywiście noszę leginsy w taki sposób dla mnie komfortowy, czyli zawsze z zakrytą pupą i zawsze z zakrytym przodem, że tak to ujmę. Bo z leginsach zawsze na ogół mówiłam, że nie lubię, że leginsy to nie spodnie, żeby po prostu nie chodzić na wierzchu, ale ktoś chce, to niech sobie chodzi z tym, co nam matka natura dała, że tak to ujmę. Natomiast ja leginsy po prostu ostatnio uwielbiam, są dla mnie 100 razy bardziej komfortowe niż spodnie, natomiast zawsze mam właśnie zakrytą pupę i super właśnie do nich sprawdzają się takie dłuższe t-shirty. Ja sobie na taki t-shirt zakładam na przykład właśnie zakładam sobie leginsy, na to taki t-shirt, który mi zakryje pupę i przód, i na to na przykład katanę jeansową. I to jest super zestaw z moich katanstowy sprzed 2-3 lat. Także te t-shirty, jeżeli szukacie luźnych, przeskalowanych, dobrej jakości, bo też dodam, że te akurat dwa egzemplarze to mam chyba od grudnia, też je prałam wielokrotnie, dobrej jakości t-shirtów, to Vasala, możecie po prostu iść jak w dym, to, no to są dobrej jakości ubrania i myślę, że tej marce przyjrzę się bliżej i będę właśnie jeszcze sobie coś nosić. Dalej, zamówiłam sobie niedawno dwa t-shirty, z czego jeden ma premierę na mnie dzisiaj, a drugi jeszcze ma metkę, z Laurelli. Też to jest polska marka, bo bardzo mi się podobają ich nowe t-shirty właśnie z nowej linii, z różnym przesłaniem. To jest akurat taki z różyczkami, widzicie go na mnie cały czas, wiadomo o co chodzi. Różyczki, ja mam w ogóle go rozmiar XL, bo ja nie lubię obcisłych t-shirtów, jak wiecie. On jest duży, ja może sobie go wyjmę, to będzie takie mini mierzymy. Zobaczcie, ta XL-ka nie jest mała. Ona jest taka na mnie. Jeszcze mam się cofnąć, pokazuje mi operator, może na palcach stanę. O. Natomiast ja lubię, żeby tutaj było mi luźno, żebym ja też w ramionach miała luz, więc zawsze sobie ją tutaj postaram się wkasać, żeby to jakoś wyglądało do końca filmu. No i tak. I właśnie zamówiłam różyczki, ale zamówiłam jeszcze jeden bardzo fajny, w takim żółtym kolorze, z różnymi kobietami, to jest nadruk i We Are All Beautiful. Bardzo mi się to przesłanie podoba i rzadko kupuję w ogóle t-shirty z nadrukami, z jakimiś przesłaniami, a dzisiaj w sumie pokażę 4 takie, więc może coś mi się zmienia, a może po prostu brakuje mi ich w mojej szafie, a może też akurat teraz marki zrobiły coś, co do mnie dotarło. Natomiast myślę, że to jest też bardzo fajne przesłanie, żeby nosić, i bardzo mi się ten t-shirt podoba i kupiłam właśnie sobie 2. Kolejny t-shirt, który już miałam w Dubaju i też on się Wam bardzo podobał, to jest z kolei Ciao, czyli marka She is Sunday. To jest też nowa polska, młoda marka, można tak powiedzieć, która jest właśnie znana z Ciao, z tych takich nadruków, albo z motywu She is Sunday, z różnych takich włoskich haseł, z mocnych kolorów, i właśnie ten t-shirt to jest coś dla mnie nowego i bardzo fajnie mi się nosił. Też to połączenie jest dla mnie totalnie nowe, ale do jeansów w ogóle. Nawet takie, wiecie, mocne połączenie kolorystyczne, gdzie ja z limonką nie jestem zbyt za pan brat, chociaż też ostatnio lubię ją jako taki jeden właśnie element, jeden kolor. To bardzo, bardzo mi się ten t-shirt fajnie sprawdzał, podoba mi się, będę go nosić. Także jeżeli kiedyś się zastanawiałyście, o co chodzi z tymi t-shirtami, dlaczego na te t-shirty Ciao, tam Mare, coś tam, bo tam są różne włoskie napisy, jest taki szał, to ja się nie dziwię, bo one są dobrej jakości, to jest fajna bawełna, ja mam rozmiar LXL chyba, no największy w każdym razie. I tak.
też go prałam już za 2-3 razy i nic się z nim nie stało, więc tutaj polecam, jeżeli ktoś się z Was zastanawiał. Kolejna bluzka to jest coś, co ja bardzo lubię, czyli pasiak. Taki, znaczy nie lubię słowa pasiak, bo pasiak uważam, że kojarzy się jednoznacznie niestety z obozem koncentracyjnym i jakby nie powinno się go, tak samo jak kolaboracja, tych słów używać po polsku, bo to nie są słowa neutralne, że tak powiem, w modzie. Natomiast t-shirt w paski, long sleeve, ja uwielbiam tego typu. Ostatnio w zakupach pokazywałam skosa taki, który męczyłam całą zimę i całą jesień. Natomiast to jest t-shirt wyjątkowy. To jest włoska marka, myślę, Max & Co. Zamówiłam ją ze sklepu online go Max & Co, bo tu macie na nim grafikę. On był też dosyć drogi, bo kosztował gdzieś około 400-500 zł, także to jest wysoka cena. Natomiast to jest bawełna, bardzo przyjemny, taki klasyczny, prosty, w miarę dopasowany long sleeve. Natomiast to jest grafika mojej kochanej Eleny Ciupryny. Elenę kojarzycie, robiła mi grafiki i rackowe, i robiła grafiki do kalendarzy naszych przecież, i robiła okładki do podcastu. No, myślę, że jeżeli mnie obserwujecie, to ilustracje Eleny kojarzycie. Elena od dłuższego czasu już mieszka we Włoszech, w Mediolanie, współpracuje ze światowymi markami, robi dla nich ilustracje i teraz ma swoją limitowaną kolekcję właśnie w marce Max & Co. I jej ilustracje są na t-shirtach, na longsleeve'ach. Jak teraz się zastanawiam, czy sobie jeszcze czegoś nie zamówić, bo to jest bardzo fajny produkt. Jeszcze go nie prałam, bo nie miałam go tak naprawdę ani razu na sobie, więc zobaczymy, jak w praniu ten nadruk się sprawdzi. Ale Elenko, droga kochana, gratuluję Ci, bardzo się cieszę. Niech Twój talent niesie w świat, ja chętnie wspieram i kupiłam go sobie, tak. I on mi się bardzo podoba, no i czuć, wiecie, to jest też marka premium Max & Co. Może ona nie jest znana w Polsce, ale to jest marka typu Patrycja Pepe na przykład. Więc ta rzecz na pewno będzie spoko jakości. No i jeszcze raz gratulacje. Także taka nowość u mnie. A ostatnia rzecz z ubrań, którą Wam chcę pokazać, to jest coś, co ja bardzo lubię i też nie mogłam się powstrzymać. To jest Laurella. Już nie basic, tym razem nie jakiś t-shirt, tylko to jest sukienka kimonowa. Sukienka kimonowa, która może być kimonem, ale która może być sukienką z paskiem we wzory. No to jest coś takiego, co ja już na sobie widzę po prostu. Jak zobaczyłam to, to sobie wyobraziłam siebie pomykającą po plaży, w upale gdzieś tam. I to przemówiło do mnie, to jest typowa racka i... No i co? No i kupiłam sobie. Jest to też wiskoza, bo gdyby to był poliester, to myślę, żebym się na to nie zdecydowała, to znaczy na pewno. Jest to wiskoza przewiewna, cieniutka, fajna. Będzie noszone po prostu. Będzie noszone. O! A teraz jeszcze dodatki szybciutko, bo nie mam wielu dodatków, ale tutaj coś jest i zaczniemy od naszego zestawu z Lululove. To jest w ogóle hit, bo pomyślałyśmy z Anią, że zrobimy, pamiętacie naszą kolekcję z jesieni i zimy, tam tekstyli już dawno nie ma, ale jeszcze właśnie spreje i szczotki mamy i pomyślałyśmy, że zrobimy fajny zestaw w dobrej cenie, bo ponad 25% taniej on wyjdzie, bo nasza szczotka, którą wymyśliłyśmy, którą wypuściłyśmy jesienią, jest tak naprawdę dedykowana wiośnie i lat. Tak można powiedzieć. Znaczy jest ona całoroczna, ale ja ją zaprojektowałam wtedy w ten sposób, żeby ona była mała, ale była dwustronna, żeby można ją było brać w podróż i żeby się miało dwie szczotki w jednym. I teraz jest ten czas, kiedy zaczynamy wyjeżdżać, kiedy właśnie potrzebujemy brać ze sobą szczotkę, na przykład, jeżeli się szczotkujecie na sucho, mam nadzieję, że tak, bo jest to bardzo dobra rzecz dla skóry, ale o tym już mówiłam tu niejednokrotnie. Natomiast to jest teraz ten czas na tą szczotkę, dlatego że ona jest malutka, dostajecie ją w woreczku, zabieracie ją, wrzucacie po prostu i macie szczotkę i twardą do całego ciała, i miękką do dekoltu, gdzieś tam do szyi, albo dla osób wrażliwych. Także to jest czas właśnie na naszą szczotkę i na szczotkowanie, bo oczywiście szczotkowanie ciała też nam to ciałko ujędrni. Także zrobiłyśmy taki zestaw, który się nazywa Racka Lato tam ujędrnienie. Natomiast z nutką relaksu, natomiast dołączamy mój hitowy produkt z zeszłego roku, to już nie jest z mojej kolekcji, ale z Lula, pokazywałam go wielokrotnie, to jest to ujędrniające, pięknie pachnące, szybko się wchłaniające masło mango. Ja już o tym kosmetyku opowiadałam w filmach w ciągu ubiegłego roku i na Insta bardzo wiele razy, ja uwielbiam to masło, ono ma konsystencję... konsystencję ma piankową, Boże, moje ulubione słodycze, jak to się nazywa? Ptasiego mleczka ma konsystencję, tak. Ja jestem człowiek ptasie mleczko, karmelowe po prostu, wedel.
przyślijcie mi tira karmelowego. To wtedy żadna witrina nie pomoże. Nie, dobra, żartuję oczywiście. Śmieję się, to było żart. Natomiast bardzo lubię ptasie mleczko i jem. I właśnie szczotkowanie plus to lekkie masełko to jest super sprawa. Ja ten duet uwielbiam. Ale jeszcze w zestawie możecie kupić właśnie nutkę relaksu, czyli nasz spray do pościeli, który pachnie geranium i lawendą. O tym też już mówiłam w ubiegłym roku, ale co jest fajne i dlaczego on się w tym zestawie znalazł, to to, że geranium w połączeniu z lawendą działa odstraszająco na komary, meszki i kleszcze. Także to jest też w ogóle dobry produkt na teraz. Jak sobie siedzicie na tarasie, możecie sobie albo na balkonie gdzieś tam w koło rzeczy spryskać, albo nawet jak pryskacie tym sprayem, bo ja już tu mam w ogóle jakąś resztkę, to jest moje kolejne opakowanie, ale tu już prawie nic nie ma, bo ja go używam cały czas. To sobie odstraszycie te po prostu wszystkie wredne małe stworzenia, które uprzykrzają nam życie. I ja się śmiałam i Ania, że ten zestaw powinien się nazywać komary i ujędrnienie. Ale już tak, wiecie, cywilizowanie to jest ujędrnienie z nutką relaksu. W każdym razie, jeżeli macie ten spray już od jesieni i go używacie, to on jest właśnie przeciwkomarowy i kleszczowy również, bo te olejki, ten zapach na maksa stwory odstrasza, a jeżeli nie, to ten zestaw możecie sobie teraz sprawić w super dobrej cenie. Tak, teraz jak już jesteśmy po kosmetykach, to jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. To jest ubranie, ale bardzo małe, czyli majtki. Ja rzadko w sumie pokazuję tutaj bieliznę, ale muszę Wam pokazać markę. To jest marka polska, Paloma Pink. Dostałam w ogóle je w prezencie. Ale czasami do mnie pisałyście, jak pokazywałam różne rzeczy bieliźniane, jeszcze 100 lat temu, to znaczy 100 lat temu, jakiś czas temu, czy znam tę markę, że oni robią w ogóle bardzo fajne, takie kolorowe, bezszwowe majtki, jak lubię bezszwową bieliznę. No i jak napisały do mnie dziewczyny, że chcą mi przesłać prezent, żebym sobie zobaczyła, to ja mówię, super, przesyłajcie i powiem Wam, że tak, dostajecie te majteczki tak opakowane, jak takie cukiereczki, ale to jest faktycznie bardzo dobrej jakości, bezszwowa bielizna polskiej marki. I ta bielizna jest o tyle fajna, że po pierwsze właśnie jest bezszwowa, po drugie te projekty są bardzo dobre, bo to są majtki, które trzymają Wam też trochę pupę i brzuch. To jest trochę połączenie bielizny bezszwowej, czyli takiej, której nie widać, z bielizną lekko ściągającą, ale ona tak nie uciska. Po prostu ta bielizna ma bardzo dobrze przemyślaną formę, gumkę, która trzyma, nie widać jej, a bardzo przyjemnie się w tych majteczkach chodzi. Ja już też je prałam, w nich chodziłam, dlatego Wam polecam. Jeżeli lubicie bieliznę bezszwową, a często bielizna bezszwowa, na przykład jak z Inti czy z różnych marek, ona jest taka, aż taka cieniutka. I czasami gdzieś tam lubi się zrolować i tak dalej, a ta przez to, że jest trochę grubsza, ale nadal jej nie czuć i nadal nigdzie nie odstaje, to właśnie fajnie sylwetkę trzyma i nigdzie Wam się nie będzie rolować. Także to jest wysokiej jakości, bym powiedziała, polska bielizna bezszwowa, plus do tego te kolory są turbo fajne, wiosenne i też to jest coś takiego pozytywnego. Także też taka polecajka troszkę inna niż zwykle. I jeszcze trzy dodatki na koniec, czyli coś, co tutaj widzicie cały w sumie film i co też tutaj mam na ściądze mojej, czyli case'y od Spadiory. Spadiora to jest polska marka robiąca głównie, znana głównie z apaszek, z różnych fantastycznych akcji. Myślę, że dobrze ją znacie. Ja też nieraz tutaj rzeczy Spadiory pokazywałam. Czasami Marta mi coś tam wysyła w prezencie, a czasami sama sobie kupuję. Tu akurat kupiłam sobie, czy widać tego case'a fajnie, to jest konik mazurski, tak się ten wzór nazywa. Te akurat case'y dwa sobie ostatnio kupiłam, bo rzadko mogę trafić fajne case'y, a ja lubię case'y i lubię też, wiecie, to takie łańcuchowe sprawy, a oni właśnie zrobili takie komplety teraz do nowego iPhone'a, bo mało jest po prostu na rynku chyba i tych telefonów i akcesoriów do nich, więc ja bardzo długo fajnych case'ów nie miałam, a teraz sobie sprawiłam dwa, właśnie w limitowane wzory, konik mazurski i tutaj widzicie międzypokoleniowa, to jest słynny wzór, tam oni mają japaszki i piżamy w ten wzór. Tutaj dużo się dzieje, ale to jest właśnie case też z takim łańcuchem. A jak powiedziałam, ja tego typu akcesoria lubię, bo ja sobie zawsze te łańcuchy różnego rodzaju zaplatam na rękę i jest mi bezpieczniej. Wiem, że ten telefon mi nie poleci, także fajnie, że w ogóle mają case'y w swoje wzory, bo to są artystyczne, wyjątkowe wzory, też zaprojektowane tutaj przez polskich grafików, graficzki. No i takie sobie dwa case'y teraz sprawiłam. I jeszcze dwie rzeczy, czyli biżutki,
czyli Pierścionek, który też możecie na mnie oglądać i widziałyście w poprzednich filmach, czyli nowa odsłona Kwiaty Nocy w Kruk. Też miałam przyjemność być na premierze, współpracować z W Kruk tutaj przy promocji tej kolekcji. To, co teraz pokazuję, to nie jest współpraca, bo nie musiałabym tego robić, ale ponieważ te bzy ze srebrem są po prostu przepiękne i robią bardzo duże wrażenie na żywo i fajnie się noszą. Bardzo, bardzo one mi się podobają. O, może tak, czy teraz widać je? Widać, I hope so. To mam taki komplet i jeszcze jest bardzo fajny, bez różowy, z różowym złotem, też takim bardzo delikatnym. Mam bransoletkę, którą na pewno będę nosić, takie małe kolczyki. Także jeżeli jesteście fankami Kwiatów Nocy z W Kruk, to ja jestem ogromną. Wiecie, miałam już wiele odsłon i też współpracowałam z nimi od lat. Przy pierwszej odsłonie, to chyba z 5 lat temu, mieliśmy współpracę, gdzie były te takie maki czerwone. To właśnie ta nowa odsłona z bzem jest bardzo ładna. I ostatnia rzecz, ostatnia już absolutnie i kończę ten film, jest to torebka. W sumie to żadnych prawie nowych torebek nie mam przez ostatnie miesiące, no bo w sumie nie potrzebuję. Poza tym zaraz też z Marko będziemy mieć nasze. Tak, to będzie w ogóle hit totalny, bo do naszej wiosenno-letniej odsłony zaprojektowaliśmy 3 modele takich moich torebek marzeń, ale to premiera będzie za 2 tygodnie, dobrze mówię, za 2 albo za 3, więc to sobie zobaczycie. Kto mnie śledzi na Insta, wiem, że śledzicie, ten wiecie, widziałyście, ale to wszystko w swoim czasie. Natomiast to jest moja pamiątka z Dubaju, czyli to jest Marc Jacobs i jeden z jego najsłynniejszych modeli torebek, która występuje w bardzo dużym... Torebka występuje w bardzo dużej gamie kolorów, skór, materiałów. No po prostu jest to taki model, który myślę dobrze znacie i jest w Polsce dostępny w bardzo wielu wersjach. Ja go nigdy nie miałam, ale jak zobaczyłam tę jeansową, poprzecieraną, czerwoną, jeszcze w ogóle z wystającym jeansem, taką jakby wyszuraną, miękką, to mówię, nie no, to jestem ja. Brudne trampki to ja. Taka torebka to ja muszę ją mieć. Jeszcze sobie posprawdzałam, czy ona w Polsce jest dostępna w tej wersji, bo chciałam zobaczyć, po prostu porównać sobie ceny, że tak powiem, ale w Polsce ona nie jest dostępna, w żadnym sklepie jej nie widziałam, typu tam Zalando, Gomezy, Answear i inne takie, gdzie są gdzie ma Marc Jacobs swoje, to znaczy, gdzie są dostępne rzeczy Marca Jacobsa. Bo przy zdrowych zmysłach pewnie żaden buyer, że tak powiem, żadna osoba zatwierdzająca kolekcję do polskiego sklepu niech nie weźmie modelu, który się pruje, bo kto to kupi w Polsce? No kto to kupi? No ja to kupię właśnie. Więc nie wiem, ona pewnie w Polsce nie jest nigdzie dostępna, chyba że w jakichś nowościach teraz, przez ostatnie dni, bo tego nie sprawdzałam. Sprawdzałam to wcześniej i jakoś chyba w zeszłym tygodniu. No ale jakby taka pamiątka i nowość, myślę, że będzie ona mi się bardzo dobrze nosić. Ona ma właśnie ten krótki łańcuch, który jest odpinany, ma też dłuższy pasek. No generalnie ten model jest dobrze znany, ale w tej wersji go nigdzie nie widziałam i jestem po prostu zachwycona. Widzę taką stylówkę, wiecie, shortasy, biała koszula, oversize i właśnie ta torebka cool na luzie, czy jakiś t-shirt i sobie po prostu lecę w miasto. Tak. Dobrze. Spojrzę na ściągę moją w super tutaj case'ie. Czy wszystko mam? Ale wydaje mi się, że tak. O wszystkim powiedziałam. Mam nadzieję, że zakupy Wam się podobały, że nasza premiera mi tutaj iracka Wam się też podoba. Piszcie, co myślicie i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Teraz przez miesiąc będą regularnie, co tydzień. Miały być też teraz, ale byłam chora, miałam grypsko w ogóle takie okropne, więc trochę nie wyszło, ale będą teraz. Także do zobaczenia za tydzień. Za tydzień planujemy odcinek kosmetyczny, też dużo mam fajnych rzeczy, nowości różnego rodzaju, także see you, kochane, za tydzień. Pa, pa.